Siemano! Ja jestem Freedomen, a to jest pierwszy odcinek serii Free Play. Jest to seria, która będzie przedstawiała różne gry MMORPG. I na pierwszy ostrzał idzie gra Shakes and Fidget, czegoś tam to się nie wiem czyta. Aha, ogólnie ta gra, tak naprawdę to ta seria miała się nazywać Free Looka, czyli ten Free Patch, czyli Look od angielskiego, nie? Ale to dziwnie, tak westernowo brzmi, więc nazywałem to Free Play, czyli no, Freedom do gra, nie wiem, ocenia to gra. Ta seria będzie miała na celu ocenianie różnych gier itp., nie? Dobra, więc zaczniemy od pierwszej gry, to, jak już powiedziałem, jest Shakes and Fidget, nie wiem, kto się czyta, The Game. Zacznijmy od tej gry, ponieważ nie ma ona jakichś tam mega wymagań, jakby sprzętowych. Ponieważ no, nie każdy dysponuje super zajebistym sprzętem, że tak umie, i nie każdy ma nie wiadomo ile tej, nie wiadomo jaki RAM, kartę graficzną i nie wiadomo co. Także no, zacznijmy od takiej gry. No więc dobra, tak nam się otworzyło tutaj, to jest akurat na stronie internetowej otwarte. Ja tu ładnie tutaj sobie na full screen dałem, żeby to ładnie na video wyglądało, ale ten suwak już mnie denerwuje, ponieważ się tu wyświetlił, ale to nic, niech tu sobie siedzi. Okej, więc dobra, w grze mamy do wyboru, jak tutaj widzę, mamy już, jak to powiedzieć, no, trzy jakby rasy, no, mag, łowca i wojownik. Coś tu się zbugowało, jak widzę, że tu jest łowca. A tu jest wojownik, czyli to musiało być chyba na odwrót. No dobra, ale mi się wydaje, że jak nacisnę tutaj tam wojownika, stwórz postać, to się zrobi wojownik, bo ja lubię wojowników. Wybierz świat, świat 24. Ja grałem kiedyś, dawno, bo grałem w tą grę już. Na czwartym, czy na tam którymś, nie pamiętam, bo grałem na samym początku. A nie, będzie 24, obojętnie. Gra nam się ładnie ładuje i wyskakuje nam stworzenie bohatera. Dosyć ubogie, ale zaraz sobie ją go stworzymy. Mamy do wyboru tak, płeć męską, żeńską. Wybieramy sobie, że płeć męską. Jako już jestem, no, poniekąd mężczyzną, jak to wam woli. Jak ktoś zauważył, że to jestem tu tak. No i tak, do wyboru mamy tutaj w tym płci męskie. Mamy do wyboru rasy. Człowiek, elf, krasnolud, gnom. A po prawej mamy jeszcze raz drugą, ork, mroczny elf, goblin i demon. I tu są chyba te mroczne, a tu są te takie jakby no dobre, nie wiadomo czy to jest dobra, aha, dobra i zła strona, chyba to w ten sposób jest zrobione. No jako, że jestem trochę dobry, to dam sobie człowieczka. W sumie jakoś nie miałem jakiegoś takiego czegoś, że wziąłbym sobie kogoś innego niż człowieka, jak grałem wtedy też miałem człowieka. Też miałem człowieka, jak to brzmi, byłem człowiek. Dobra, następnie wybieramy sobie profesję. Tu jest wojownik, mag, zwiadowca. Ja wybiorę wojownika, ale pokażę wam co tutaj jest, taki opis tego. Wojownicy lubią ciężkie zbroje i twardy oręż. Magowie wolą zachowywać dystans od przeciwnika i ciągle czarują. Zwiadowcy bardzo dobrze walczą na odległość. No i tyle o zwiadowcy. I tutaj są w sumie jeszcze opisy tych ras, jak tu widzicie. Ale to tam, jak sobie tworzycie postać, to tam możecie sobie jaką tam chcecie raz zadać, nie? Dobra, to sobie wezmę wojownika, oho. Fajnie nam się zrobiła postać. Sobie dwa razy losowe dam, ale nie, i tak sobie zrobię po swojemu, jak to brzmi. Jak to tam się mówi, okej, okay, damy sobie może o takie oczy, takie delikatnie przemęczone. Mamy do wyboru sobie brwi. O, w ten sposób, takie. O, zgryza ta była fajna, zacznę sobie jeszcze jakieś inne. Myślę, że zgryza to jest fajny, dobra, nos. No, nos nie będzie taki. Dobra, może być szpiczasty. Uszy takie niezbyt odstające. O, chyba tamte były dobre. No i będą te. Włoski. Jakieś krótkie, nie, lekko ścięte. Nie chcę tych, też nie chcę sobie tu. O, nie, no, nie mogę się zdecydować. Dobra, niech będą te. Kolor włosów czerwony, czarne. A damy sobie czerwone. I podbródek czerwony. No, troszeczkę nie. Aha, tu jest do wyboru, dobra, nie będzie to. Taki troszeczkę dziwny. No dobra, zapisz. Aha, i teraz musimy tutaj sobie wpisać swoje dane. Ja oczywiście wpiszę swoje własne dane. Neczuk. Albo jakiś inny, może e-mail sobie wpiszę. Albo w sumie dobra.
i będzie ten. To jest jakiś tam mój mail do jakiegoś codziennego użytku. Hasło, tak, złe. Złe hasło, tak. A hasło będzie na przykład takie. O, wybiorę sobie jakieś tam fajne. Ok. No i dobra, i stworzona postać. Mógłbym by zapisać. No i tak, i zaczynamy od tego, że tutaj jest akurat, jesteśmy w mieście, tak, czy co tutaj jest, i możemy z tego, z poziomu miasta sobie jakby nakierowywać na miejsce, w które mamy wybrać. I to nam się też pokazuje tutaj po lewej, nie? Mamy karczmę, mamy arenę, mamy wartę, mamy zbrojownię, gabinet magii, stajnię, grzybiarza, bohatera, pocztę, gildię, sala chwały, lochy, opcje. Może najpierw zaczniemy od opcji. W opcjach mamy do zmienienia maila, hasło. Możemy aktywować konto, bo po aktywacji konta, czy tam z tego co wiem, co na maila wejdziecie, to dostaniecie jakieś grzybki. Pamiętam, że dostawał się jakieś grzybki za to, że po prostu się coś tam wpisało z maila, czy coś tam, to tam za darmo takie coś jest, nie? Możecie tutaj włączyć dźwięk czatu, wyłączyć animację, porównać przymiotnik, o co tutaj chodzi akurat, zmienić sobie język i no wizerunek, czyli swoją twarzyczkę. Dobra, to w opcjach było tyle. Zaczniemy teraz od karczmy. Pierwszym miejscem to jest karczma i w karczmie mamy do wyboru trzy jakby osoby, z którymi możemy sobie porozmawiać. Pierwszą od lewej jest to taki gościu, który po prostu bawi się z nami no, damy mu kasę, a on pobawi się kubkami, musimy wybrać i wygramy czy nie wygramy. Ja się z nim zabawię, dam mu, a nie mogę grzybków, dobra, raz. Przykro mi, ale możesz grać tylko o to, co włożysz na stół. Nie udzielam kredytów. Ja chcę jednego włożyć, co nie mogę. A idź się fajnie. Dobra, wrócimy do niego później. No i tu jest misja. To jest gościu, który nam daje misję. Śmierdzący wędrowiec, mój brat, kufel ołowiu. Ten gościu nam daje misję. Ten taki jakiś dziwny, żylowaty, jakby nie wiem, no nie żylowaty, no w sumie wygląda na smutnego takiego wieśmena trochę. I zwioch. I musimy sobie od niego wziąć misję. I przy każdej misji mamy opis tej misji, czyli jakby o co chodzi w tej misji, czyli masz chwilę, mam małą sprawę, ostatnio na trakcie kopię się tam i załatw po krakę, myślę, że możesz wrócić w jednym kawałku, czyli tam zapieprzanie się. No, i tu mamy wynagrodzenie, jakie mamy, doświadczenie, ile dostaniemy i możemy sobie tutaj wybrać tą misję. I na dole mamy jeszcze taki poziom awanturniczości, nie znałem tego słowa nigdy wcześniej, a teraz poznałem. I ile nam się ta awanturniczość zmniejsza, kiedy wybieramy się na tą misję, bo gdy się ta awanturniczość zmniejszy do zera, po prostu już nie możemy grać, chyba że pójdziemy do tego barmana i napijemy się trochę i wtedy jesteśmy bardziej awanturniczowi i możemy się dalej napieprzać i wybierać w przygody. Dobrze, to na początku zajmiemy się tak, żeby dostać najwięcej kasy, czyli pójdziemy sobie na to, awanturniczość minus 1, przyjmij i za minutę powinniśmy otrzymać misję, czyli powinniśmy już przyjść jakby z tej misji. Ale ja wam jeszcze pokażę tutaj może wartę. Nie, wartę nie, zbrojownię. Tak. Zbrojownia. Zbrojownia to jest jakby ekwipunek nasz, czyli w którym mamy no wszystkie założone rzeczy, czyli tutaj kapelusz, mamy nasz strój, rękawice, buty, tu nasz miecz, czy tam łuk, tu jest jeszcze coś, to chyba jakieś tarcze, czy coś tam, nie wiem, co to będzie dla kogoś innego, czy tam damaga, coś może tu się innego pojawi, nie wiem, nie grałem magiem, grałem wojownikiem. Mamy tu naszyjnik, jakieś obroża, czy coś tam, to wiadomo. To jest po prostu sam ekwipunek i w miarę, gdy się na przykład kupujemy tutaj od tego gościa tutaj z boku, to możemy sobie kupić nowy ekwipunek. Na przykład tu mamy 3 na 5, 2 na 6, możemy sobie kupić ten ekwipunek za 26 akurat srebrników. I wtedy on tutaj nam przychodzi, mamy następny ekwipunek, ten stary możemy sprzedać. Jeżeli chcemy na przykład nowy towar, bo ten nam się znudził i na przykład nie ma dla nas jakiejś satysfakcjonującej rzeczy, to możemy po prostu poprosić o nowy towar. Kliknę. I akurat nam się jeden grzybek, to jest akurat ten taki jakby, no, który się doładowuje, ten taki przedmiot, czyli taka waluta jakby na doładowanie. Znaczy, jeżeli ktoś chce tego więcej, czy tam chce być bardziej pro, jak to zwą, to sobie doładuje, pach pach i ma grzybki i ma więcej z tego.
więcej możliwości, ale to tak, to ta nie powinna być akurat priorytetem w grze. No i mamy jakieś inne też tutaj pokazane przedmioty, kiedy kliknęmy akurat na tego grzybka. No i tutaj akurat jak nakierujemy, to jest fajne, bo jak nakierujemy na dany przedmiot, to nam się pokaże, jak widzicie, takie żółte pole po lewej, które wskazuje na to, gdzie akurat ten przedmiot się pojawi. No i tutaj, gdy już zakładamy te przedmioty, pokazuje nam się nasze statystyki, czyli siła, zręczność, inteligencja, wytrzymałość, szczęście, obrażenie, zdolności, uniku, odporność, żywotność, cios krytyczny. No i do każdego macie opisane, o co tutaj chodzi. Szczęście to akurat szczęście, zwiększa szansa od zadania krytycznego ciosu, wytrzymałość, no po prostu taki, nie będę tego czytał, bo to są statystyki po prostu, nie? Czyli tak wygląda nasz ekwipunek. Tu mamy akurat nazwę naszą i poziom. I to jest akurat ekwipunek. Wróćmy może do karczmy, bo chyba wróciliśmy akurat z misji. O, i teraz jest walka. Walczymy z nocną zmorą. Jupi, jejej! Tyłek przeciwnika został porządnie skopany, okej. Wow! Ekstra, super. Dostaliśmy zwyczajny nim wędrowca. Aha, i co powinienem teraz o tym powiedzieć? Aha, możemy sobie dodać oczywiście tutaj po zapłaceniu kasy nasze statystyki powiększyć. Jak powiem, na przykład zrobimy tak, to już następne będzie za 30, potem za 40, nie wiem, za 40 tam ileś, i później tam na przykład za 18 już nie srebrników, a złotych tam, tych złotych monet czy co tam, już będzie droższe. No i oczywiście poprawę, jak mamy ten nacisk na ten bohater właściwie, to, to jest, tu, tu jest nasz ekwipunek. Pozwólcie, że się napiję wody, bo coś mi zaschło delikatnie w gardle. Dzięki, sorry, już wracam. Tu mamy naszą pozycję zapisaną akurat, którym jak mamy pozycję w rankingu, w jakiej pozycji się znajdujemy. Tu oczywiście mamy naszą profesję pokazaną, część, no to to jest część. Aha, czyli że część czegoś tam, nie wiem, o co tu chodzi. Ktoś ma więcej części. Czy chcesz zmienić smak kolorów? Nie, dziękuję bardzo. Bohater. Wracamy do bohatera. I tu możemy sobie napisać na przykład nasz opis postaci. Siema, jestem Freedamiana fanem. Widzem. Ciach. I tak możemy sobie... O. Napisać. Tu mamy wierzchowca, do którego zaraz przejdziemy. A pod spodem jeszcze jest, tutaj mamy nasze jakby osiągnięcia, czyli no tutaj akurat mamy pierwszy stopień do poziomu drugiego, czyli po osiągnięciu poziomu drugiego mamy nowy osiągnięty achievement, czy jak to się to nazywa, tak już, bo już mi brakuje polskich słów, zamieniam sobie na angielskie. I tu są nasze achievementy jakby, które możemy sobie zdobywać po zwerbowaniu jednego przyjaciela, bo tutaj można też chyba wysyłać te jakieś reflinki, które po prostu dają te właśnie ordery przyjaźni i to też daje jakieś tam, te ordery też coś tam dają, mi się tak wydaje, tak? Dobrze mówię? No. Dalej jedźmy do wierzchowca, tak. Pójdźmy sobie do wierzchowca, ale może jeszcze na chwilkę dokarczmy. O, pojawił się na następny gościu, nie tylko tam taki żulek. Od niego też sobie weźmiemy misję. Ja bym prosił bardzo o dużo KS-y i doświadczenia. Idźmy na tą misję, przyjmij. Ups, odbił mi się, przepraszam. Okej. Teraz idziemy do stajni, gdzie jest wierzchowiec. Siema, siema, ziomek. I tu mamy nasze wierzchowce. Pierwszym od lewej jest wierzchowiec Tygrys. Żaden tam potulny kociek, ale dziki tygrys błękitny. Tak, tygrys. I tutaj mamy pokazania, iż czas wędrówki zmniejsza się o 30%, czyli jak mamy naszą postać, ja troszeczkę głupio wam to wszystko tłumaczę, bo większość się skapnie, o co w tej grze chodzi, ale jak ja nie wiem, jak tłumaczę, jak idiota w sumie. No ale dla tych, co nie wiedzą, to będzie bardzo super poradnik i w ogóle super. Chodzi o to, że po prostu tygrys, teraz jak poszliśmy na tą, tam, na tą wyprawę do karczmy, która się skończy za 14, tam, no 12-11 sekund, to ona będzie trwała o 30% mniej. Czyli na przykład jak poszliśmy na minutę, to zamiast trwać minuty, to ona będzie trwała pół minuty. Nie, no nie pół minuty, bo pół minuty to jest mniej życi. Dobra, jak trwa 60 sekund, czy ileś tam... Dobra, nie byłem dobry z matmy.
Walczymy. Ciach. Złowrogi demon. Chodź tutaj. No i wygraliśmy. Tutaj akurat nie ma z tym problemu na razie. O, tarcza. Ładnie sobie zamontujmy tarczę. Od razu pójdźmy sobie do jakiegoś innego miejsca. Otóż już na 2 minutki. I okej, tutaj pójdziemy tam. I wróćmy z powrotem do tej stajni. I teraz już zamiast na tę minutę 55, to byśmy sobie tam szli krócej, nie? I to jest spoko, ta stajnia, dobra. I tu akurat jest o 30% mniej, okres wynajmu 14 dni, czyli 2 tygodnie. I kasa, musimy wydać 10 tych złotych i jednego grzybka. Tutaj jedną złotówkę. I tutaj o 10% się tylko zmniejsza. Tutaj o 20%, ale 5 złotówek już. Tu o 50% plus 24 premia środowiskowe, czyli po misji wykonaniu dostajemy 24, o ile się nie mylę oczywiście, bo mogę się mylić. Okres wynajmu także 14 dni i już 25 tych grzybeczków, to już jest pro, dobra. Idźmy dalej. Grzybiarz, tutaj mamy naszego grzybiarza, który jest oczywiście doładowaniem, czyli po prostu jeżeli chcemy więcej grzybków, to musimy doładować. Bierzcie telefony, doładowujcie, bo każdy ma 4 stówki, żeby doładować sobie 3000 grzybków. Tak. Ja no oczywiście żartuję. Możecie sobie tutaj doładować, jeżeli ktoś chce. Macie tutaj sponsor Paya, jakieś kupony, SMS-y. Możecie przelewy zapłacić telefonem, zapłacić. Oczywiście musicie powiedzieć: dzień dobry, chciałbym kupić grzybka. Pani się odezwie, oczywiście, ile grzybków, tak 30, oczywiście, 12, 30, oczywiście, proszę powiedzieć, okej, zgadzam się, za chwilę pieniądze zostaną przesłane na pana konto, przepraszam, grzybki, okej, dziękuję, do widzenia. I tak właśnie wygląda ten telefon, i tu są akurat nasze grzybki do ładowania. Pan grzybiarz nam przyniesie grzybki i będziemy mieli więcej hawaju. Dobra, poczta. Poczta to poczta, tutaj dostajemy nasze maile, możemy też wysłać swojego maila do osoby z innej, do osoby, to akurat, z którą możemy sobie konwersować. No, czyli po prostu piszemy do jakiejś osoby, dajmy na przykład tak, imię odbiorcy, nie wiadomo, blablabla, temat blablabla, wyślij. Musisz osiągnąć poziom 10, aby móc wysłać wiadomości. Aha, no i widzisz, Heniek. Musimy mieć 10 poziom, żeby wysyłać wiadomości. Mi się wydaje, że to jest po to, żeby nie było tyle ludzi, którzy tylko spamią. Może to do tego, bo nie wiem. Dobra, karczma. Nasza walka następna. Jest potwornie cholerny, potwornie choleryczny. Cholerny. Jej! Poziom drugi. Zwyczajny nimb postępu. Przesany stopień pierwszy. I kolejny stopień, wszystkie cechy plus 1, no czyli te achievementy dają nam jakieś cechy, tak, różne. I wszystkie cechy plus 1, czyli te cechy ładnie nam się, na 1 skoczyły, dziękujemy bardzo. Okej, lećmy dalej, gildia. Tutaj możemy stworzyć własną gildię, ja za swoich czasów bardzo fajną stworzyłem gildię, która się nazywała, że podaję ładną nazwę, nazywała się Mafia, tak jak kiedyś w Nostale zrobiłem, nazywała się Mafia. I była właśnie na 4, na 5, nie pamiętam na którym kanale, ale naprawdę bardzo ładnie zorganizowałem, przy czym opowiem. I cieszyłem się naprawdę z tej fam, bo czy z tej gildii, bo była super, powiem wam szczerze. Gdy się stworzy tą gildię, to wyskakuje nam takie pole, w które możemy dodawać różnych ludzi. Także też w sumie no, dodawać tych ludzi i są bitwy między gildiami i to naprawdę fajnie jest zrobione. I ja naprawdę miałem fajną zorganizowaną tą gildię i broniliśmy się dobrze, też atakowaliśmy, mieliśmy ładny opis, który wykonałem oczywiście ja, tak. I naprawdę warto dołączyć do gildii jakiejś i tutaj się razem wspierać. Dobrze, tu chyba już skończyliśmy w sumie lochy. Jeszcze zostały nam jeszcze lochy. Lochy są takie jakby już takimi podróżami bardziej skomplikowanymi, ponieważ są z bossami. Zbezpieczony kataką, bo nie masz klucza do tego miejsca. Klucz dostaje się z karczmy, kiedy wykona się zadanie. Musi po prostu, jak mamy niewiarygodna, jednak zielony, blablabla, to wyskakuje tutaj klucz. I wtedy wypełniamy tą misję i po wypełnieniu tej misji dostajemy klucz. Już nie będę wypełniał więcej misji, już mi się nie chce. Bo chcę wam wytłumaczyć jeszcze tą... gdzie to było? No, wracaj, gdzie to było? Lochy, przepraszam. Lochy, no i wtedy dostajemy tutaj klucz do tego. No i tam są
do pokonania potworki. Nie wiem, czy to był jeden potworek. Nie, nie, więcej potworków było do pokonania, tak. No i tam pokonanie tego potworka dostajemy jakieś fajne rzeczy. Tak, więc ja było do potworka do pokonania. Fajne rzeczy jakieś dostajemy i jest spoko. I po tym jak po prostu w miarę zwiększonego levelu po prostu przechodzimy następne te lochy i następne potwory rozwalamy. I taka jest właśnie statystyka tego wszystkiego. Statystyka? Nie no, bardziej logika. A jeszcze na sam koniec tutaj mamy salę chwały. No już to o czym wspominałem, bo tutaj jest pokazane całościowo wszystkich ludzi. Czy ktoś ma gildię, jaki ma poziom i cześć. A jeszcze wróćmy do tego gościa. Przykro mi, ale możesz grać tylko o to, co w ogóle nie udzielam kredytów. No ale mam przecież jednego tego. Aha, nie wiem, czy muszę. Dobra, w sumie walić go. Chodzi o to, że po prostu dajemy tyle kasy, ile tam chcemy. Potem on kręci, tym kręci. Pokazujemy na coś tam i po prostu, jeżeli wejmie, to dostajemy tam tą kasę. Znaczy wygrywamy. A jeżeli nie, to tracimy naszą kasę. No po prostu taki zwykły hazard, jak to mogłem nazwać. Idźmy jeszcze na chwilkę do karczmy i pokażę tego gościa. Wypite dziś kufle, 0 na 10. Czego dusza pragnie, nie wolisz najpierw czegoś zrobić, zanim się tu zasiedzisz, kolego? Aha, my się musimy zmniejszyć swoją awanturniczość, żeby jeszcze ten... Dobra, to jakoś spróbujemy zmniejszyć tak mocno, o, w ten sposób. O, na 3 minuty. Zielona mi. O, się zmieniło? Aha, bo my podróżujemy, no tak. A, fajnie, warto też już, nie, zbrojownia. Zbrojownia, może sobie kupię jakieś przedmioty, bo tak biednie tu wszystko wygląda. Dobra. Wszystko jest spoko. Warta, aha, na wartę jeszcze nie mogę iść. No, okej, zanim jeszcze tam skończymy. Chciałbym jeszcze w sumie, znaczy nie skończyłem jeszcze oceniać tej gry, ale powiem wam szczerze, że gra jest o tyle spoko, o ile się w nią tak gra, no nie wiem, tak po prostu dla swojej rozgrywki, bo gra się, powiem szczerze, po jakimś czasie już nudzi, po prostu ona się przejada i nie chce się po prostu w nią grać, bo jest już tak nudna się robi i po prostu tak siedzi się i tylko, okej, fajnie, dobra, następny level. No trzeba też do tego mieć jakiś taki zacik po prostu, żeby, no, co to mi się wyświetla po prostu za chwilę, jakieś niewiadome rzeczy brzydkie. Jakieś schematy Windowsa, nieważne. I faktycznie się trochę przyjada ta gra, ale jest fajna, jeżeli ktoś sobie tak chce pograć, to tutaj czasami sobie pogra, czasami nie. Grę można, jak ktoś na przykład sobie ma tableta, to może sobie w tą grę popykać na tablecie. To też jest fajna, bo na przykład na, nie wiem czy na smartfonie też jest ta aplikacja do Shakes and Fidgeta, ale sobie sprawdźcie, bo gra jest naprawdę warta uwagi i warto sobie tak, nie wiem, żeby sobie nawet tylko spróbować, żeby zagrać po prostu i ogarnąć tą grę, bo gra jest naprawdę warta tego. No tak jak mówię, ona jest internetowa, ona nie wymaga nie wiadomo jakiego sprzętu. Zasiądziecie sobie w szkole i nudzi wam się, odpalicie sobie tą gierkę. Bo tam są faktycznie te same komputery. Nie wiem, że zależy kto do jakiej szkoły chodzi, ale ja jakoś trafiałem na takie szkoły, gdzie komputery no, nie były najszybszej jakości. Nie, w sumie była jedna szkoła. Ale no, jakoś tak nie wychodziło się. Co ty mi wyskakują te ciągle te schematy? Wypad, dziękuję. Karczma, 30 sekund. No i możecie sobie, nie wiem, popykać tą gierkę na, tak jak mówię, w klasie, jak wam się nudzi, albo nie wiem, jak coś wam się stało z kartą graficzną, albo siedzicie u swojej babci i czy tam u dziadka i sobie dziadek ma na przykład komputer, albo babcia ma komputer i jakiś tam stary na przykład by sobie kupiła, o wnuczku zobacz, kupiłam sobie starego laptopa, czy coś tam. Wnuczek sobie siedził, o faktycznie super, ale tu nic nie pogram sobie w moją ulubioną grę, jak mam tu odpalić sobie mojego super, nie wiem, MW3, co ja sobie tu odpalę, lol, gdzie jest mój lol, gdzie jest moje nostale, gdzie jest to, gdzie jest tamto. I sobie odpala takiego właśnie Shakes and Fidget i ciska w to. Tak dla zabicia ogólnie czasu, bo gra jest dla zabicia czasu naprawdę spoko. Wróćmy do karczmy. Walka!
też są emocjonujące te walki. W sumie czasami też się, jak kiedyś grałem, to tak emocjonowałem się tą walką, ponieważ nie wiedziałem, czy wygram, czy nie po prostu i nie chciałem pomijać, bo tak muszę to sprawdzić, czy wygram, czy nie. Jak już tak nie miałem, dobra. Jeszcze idziemy na chwilkę do karczmy, czy mogę już? Nie. Awanturniczość się nam zwiększa do 100. Coś tutaj za level dostałem. Ale jak się zmniejsza awanturniczość, to możemy sobie wypić piwko. A jeżeli już wypiliśmy 10 piwek, to niestety na dziś koniec grania i musimy sobie wrócić jutro. I wtedy jutro następnie zagrać sobie dalej. Dobra, jeszcze zostały nam dwie rzeczy, czyli warta, na której możemy sobie zarabiać kaskę, czyli idziemy spać, po prostu dajemy sobie na 10 godzin, czy tam na mniej i zarabiamy na przykład 2 złota i na przykład za 6 godzin, 5 godzin, 4 tam. Oczywiście jak się zwiększa level, to też zwiększa się jakby zarobek tego, o ile ja się nie mylę, tak mi się przynajmniej wydaje, ale spoko. No i tu mamy koniec, kiedy się skończy, jak widzicie, kiedy tutaj nagrywam, to jest godzina jest akurat 4 po północy, a ja się tak wydzieram, tak, dziękujemy wam wszystkim. I akurat się za godzinę, no i za godzinę dostajemy 20 srebra i się cieszymy, na przykład wychodzimy sobie za godzinę i wracamy, takie kombinacje moje. No i została nam ostatnia rzecz, czyli arenka, w której możemy się bić z osobami. Akurat nam wyskoczył tu jakiś gościu, który się nazywa Janek 123, którym się bijemy. Zaczaruj mnie swoją różdżką. Może wygramy, może nie. Zobaczymy. Ta postać to jest ogólnie gościu z normalnej gry, w sensie no... typek. A, i zdobyłem cześć. To chyba reputacja jest ta cześć. Już chyba mi się tak, to jest reputacja. I dostaliśmy kasę, czyli mu zabraliśmy. I dostaliśmy nowy achievement, czyli cechę plus 1. No dobra. A, i za 10 minut dopiero możemy następną walkę, chyba że chcemy sobie grzybka walnąć i możemy się dalej napieprzać. Okej, okay. Podsumowując, gra jest naprawdę fajna, o ile macie jakiegoś tam starszego kompa, bo po prostu wam się mega nudzi, nie macie w co grać i na przykład chcecie spróbować czegoś innego, co nie jest mega tak skomplikowane, bo naprawdę gra nie jest skomplikowana. Ale według mnie się strasznie przyjada z, no po prostu z czasem jego jedzenia. I polecam wam tą grę w sumie, bo warta jest tego, żeby sobie ją zagrać. Jak już powtarzam to drugi raz. Warto sobie w nią zagrać, warto. No i to praktycznie wszystko, bo nic nie mam wam do powiedzenia. Możecie sobie tam w opisie kliknąć, nie wiem, w link i sobie zobaczyć tę gierkę. Będziecie mieli od razu link do tej gierki w opisie i zagrać sobie w nią i spróbować, nie wiem, gra jest spoko według mnie, ale mi się już w sumie przejadła i raczej już nie będę w nią grał, bo zabiera trochę za dużo czasu według mnie, wszystko jest według mnie, tak, pomogę. Znudziła mi się, bo strasznie zabierała mi czas, nie miałem, po prostu musiałem tylko wbijać i o kurde, obrona gildii, o kurde, coś tam i no wiecie. A ten gościu to bez kitu jakiś dziwny, on ciągle poleruje jedną rzecz, tak, zdziw się, tak, ja poleruję, nigdy nie poleruję, blablabla. No dobra. W takim razie dzięki wam za obejrzenie. Zachęcam was także do komentowania, do subskrybowania i oceniania tego wszystkiego. Bardzo was proszę o te komentarze, ponieważ te komentarze bardzo mi pomagają. Bardzo mi pomagają, bo przynajmniej wiem, jak oceniacie ten film, bo czasami widzę po prostu, jest dużo na przykład wyświetleń, no dużo. No, ja mam, dużo dla mnie to jest dużo, 500 wyświetleń to już jest dla mnie dużo w sumie. I jest dużo wyświetleń i na przykład to się akurat nie przekłada ani na oceny, ani na komentarze, bo łapek w górę na przykład jest na przykład 50, a komentarzy jest tam 20, 30, łapek w dół na przykład też jest tam ileś 40, czy ileś na przykład, no, tam taką sytuację dałem straszną, kiedy jest tam bardzo dużo łapek w dół, ale oczywiście przy tym filmiku będą same łapki w górę, bo to przecież ja ci widzę, no. I wtedy to akurat się nie przekłada, bo tak patrzę i no fajnie, super, mam łapki w górę, mam łapki w dół, ale na ocenach to się nie przekłada, znaczy na komentarzach to się nie przekłada, bo ktoś dał łapkę w górę, ale nie napisał komentarza,
bardzo proszę o te komentarze i o oceniania. Zobaczcie także do innych moich produkcji, no, Style Elsword, whatever. I zachęcam was także do zagrania w tą grę. To już powtarzałem, przepraszam. Nie to miałem powiedzieć. Zachęcam was także do następnego odcinka, który się pojawi, i to będzie odcinek Free Play 2. Drugi odcinek, który nie wiem, jaka się jeszcze gra pojawi. Nie wiem, czy to będzie jakaś na przykład już gra 3D, czy to będzie dalej jakaś na przykład gra typu, nie wiem, przeglądarkowa, czy coś takiego. Zobaczymy po prostu. Na razie tak w tym temacie. Trzymajcie się. Mówił dla was Freedomian. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa.